Cześć! Dzisiaj film trochę inny niż wszystkie, bo zauważyłem w komentarzach, że jest temat, który widzów mocno dzieli. Jedni widzą w nim same zalety, inni same wady, a jeszcze inni za bardzo nie rozumieją, o co w tym wszystkim w ogóle chodzi. Tym tematem są hybrydy typu plug-in, czyli takie doładowywane z gniazdka. A czym one są, do kogo są kierowane, jakie są ich wady i zalety, przekonamy się na przykładzie Volvo XC40. Zacznijmy od podstaw. Plug-in to rodzaj napędu będący niejako pomostem pomiędzy klasyczną hybrydą, do jakich przyzwyczaiło nas na przykład Toyota, a autem całkowicie elektrycznym. W klasycznych hybrydach napęd elektryczny stanowi funkcję wyłącznie wspomagającą silnik spalinowy. Nawet jeśli w danym modelu da się wymusić jazdę wyłącznie na prądzie, to w taki sposób przejedziemy dystans od 1 do góra 2 km. Z kolei auta całkowicie elektryczne nadal oznaczają kilka wyraźnych wyrzeczeń, takich jak zasięg, szczególnie w ujemnych temperaturach, czy czas ładowania. Hybryda typu plug-in zdaje się usuwać wady obu konstrukcji, jednocześnie oferując zalety każdej z nich. Punkt pierwszy, większa bateria, a więc i większy zasięg na prądzie. Akumulator w pluginach jest znacznie większy, patrząc na XC40, jego pojemność wynosi 10,7 kWh. Konwencjonalne hybrydy w tym segmencie mają akumulatory o pojemności około 1 kWh. Na samym prądzie takim autem możemy więc przejechać, według normy WLTP, nawet do 47 km. Natomiast w realnych warunkach, przy dość spokojnym stylu jazdy, sam tym autem przejechałem 41,3 km. Zasięg mocno będzie zależeć od Waszego stylu jazdy oraz temperatury zewnętrznej, która podczas testu utrzymywała się w okolicach 15 stopni. I nawet kiedy w chłodniejsze dni, korzystając z dobrodziejstw typu ogrzewanie kabiny, zmniejszymy ten zasięg do okolic 30 km, to nadal dla większości z nas będzie to wynik wystarczający, aby znaczną część codziennych tras pokonywać wyłącznie na prądzie. Czy niesie to za sobą jakąś wadę? Niestety tak. Jako że bateria jest znacznie większa, to i trudniej upchać ją pod tylną kanapą. Prawie każdy plug-in sporą część akumulatora ma schowaną pod podłogą bagażnika, co nierzadko skutkuje zmniejszeniem jego pojemności. Tutaj akurat Volvo wychodzi z ciekawym pomysłem na umiejscowienie akumulatora w tunelu środkowym. Dzięki temu kufer XC40 w pluginie ma pojemność 460 litrów, a więc taką samą jak odmiany spalinowe. Niemniej, takie czary udają się jeszcze dosyć rzadko. Drugą wadą takiej konstrukcji jest wyższa cena. Akumulatory nadal stanowią jeden z najdroższych elementów elektryfikacji samochodu, a więc im większa bateria, tym też wyższa cena pojazdu. Patrząc na XC40, trudno podać jakąś konkretną kwotę, bo razem z hybrydą typu plug-in dostaniemy też znacznie większą moc pojazdu. Tutaj to aż 262 konie mechaniczne. Ale skupiając się na wersji Inscription, plug-in startuje w niej od 215 tysięcy złotych, kiedy to miękkohybrydowa benzyna 197 plus 14 koni zaczyna się od 193 tysięcy. Różnica jest więc widoczna, ale akurat koszty niektórym mogą się po czasie bilansować. Punkt drugi, grupa docelowa i oszczędności. Nie ma co ukrywać, że plug-in to nie jest konstrukcja dla każdego. Jeżeli ktoś mieszka w blokowisku i nie ma pod domem garażu z gniazdkiem do ładowania, to takie auto się u niego nie sprawdzi. Większy akumulator to też wyższa masa własna, a więc auto użytkowane wyłącznie w trybie hybrydowym będzie mniej oszczędne od lżejszej, konwencjonalnej hybrydy. Ale jeśli ktoś mieszka w domku z garażem, do tego na przykład zainwestował już spore pieniądze w fotowoltaikę i ma przez to nadprodukcję zielonego prądu, to będzie w stanie jeździć takim autem za naprawdę bardzo śmieszne pieniądze. To jest zdecydowanie najwłaściwsza grupa docelowa takich samochodów. Zresztą jeden z moich widzów nawet bez fotowoltaiki, a po prostu ładując auto w czasie nocnych taryf, osiąga koszt przejechania 100 km na poziomie 8 zł. Krótko mówiąc, naprawdę może być tanio. Punkt trzeci. Dłuższe podróże oraz zasięg spalinowy. Jak już kupimy plug-ina z większym bagażnikiem, to wiadomo, że takim autem chciałoby się czasami wyskoczyć gdzieś dalej. Powiedzmy, że planujemy wypad z rodziną na malowniczy wschód Polski, ale nie chcemy, aby przez ładowanie auta czas podróży miał nam się jakoś wyraźnie wydłużyć. W pluginach nie mamy z tym żadnego problemu, bo gdy zużyjemy już cały prąd z akumulatora, to samochód zamienia się w konwencjonalną hybrydę. I jasne, że przez wyższą masę własną auto na autostradzie będzie musiało swoje spalić. W przypadku XC40 będzie to średnio 9,15 litra na 100 km. Ale sama podróż nie będzie się specjalnie różniła od trasy pokonanej samochodem wyłącznie spalinowym. W przypadku XC40 cieszy też, że bak paliwa w pluginie jest mniejszy o zaledwie 5 litrów od wersji benzynowej. Warto na to zwrócić uwagę, bo niestety często nawet dużo większe pluginy mają zbiorniki paliwa o pojemności około 43 litrów.
Przy wyższych prędkościach może być to odczuwalne. Punkt czwarty. Moc i moment. Silnik elektryczny to zawsze jest niesamowity moment obrotowy, dostępny praktycznie od razu. W pluginach mówimy już o dość mocnych jednostkach elektrycznych, a więc szczególnie w mieście, auta takie gwarantują bardzo dobrą dynamikę. I nawet jeśli nie jest to widoczne na pierwszy rzut oka, na przykład w czasie przyspieszenia od 0 do setki, to wystarczy krótka jazda testowa, aby poczuć wyraźną różnicę, szczególnie przy startach spod świateł. Miły akcent to również obecna w XC40 szybka dwusprzęgłowa skrzynia biegów, która w pluginach nadal jest bardzo rzadkim zjawiskiem. Na razie wszystko wygląda nieźle, więc pytanie, gdzie można szukać wad pluginów? Względem pełnego elektryka, hybrydy typu plug-in, nie możemy w naszym kraju zarejestrować na zielone tablice. Tym samym póki co odpada możliwość korzystania z buspasów czy darmowego parkowania w mieście, nawet jeżeli całą aglomerację przejedziecie bez korzystania z silnika spalinowego. Nie ma też szansy na żadną dotację od państwa, choć akurat dopłaty to temat na dłuższą dyskusję. No i jako że mamy tu silnik spalinowy, to musimy w nim wymieniać płyny i części eksploatacyjne, a w autach całkowicie elektrycznych ten koszt nam odpada. Wadą w przypadku XC40 jest też to, że plug-in wyklucza się z opcją napędu na wszystkie koła, a jeżeli ktoś kupuje podwyższony samochód, to może być to dla niego istotne. Warto też takim autem przejechać się wcześniej, aby sprawdzić, czy jazda w trybie brake, czyli trybie rekuperacji energii, nie powoduje u nas choroby lokomocyjnej. Sam z tym problemów nigdy nie miałem, ale każdy jest trochę innym przypadkiem. Krótko mówiąc, plug-in to rodzaj napędu dla bardzo określonej grupy klientów, która jednak na pewno doceni zalety danej konstrukcji. Jeśli masz gdzie ładować samochód, często jeździsz po mieście i nie robisz dziennie jakichś astronomicznych przebiegów, to plug-in może być dla Ciebie ciekawą propozycją. I w tym momencie chciałem już zakończyć ten film, ale że testu XC40 jeszcze nie było na kanale, to chciałbym Wam tak szybciutko coś o tym aucie opowiedzieć. Jak lubicie swoje auto nazywać jakimś imieniem, to w przypadku tego samochodu imię nasuwa się samo – Richard. Nasz Rich Rich prezentuje się bardzo elegancko za sprawą minimalistycznego, doskonale znanego już języka stylistycznego marki. W usportowionej wersji Air Design takowy został upiększony nieco innym grillem, przyjemnym dla oka wzorem 19-calowych felg, czy większą ilością błyszczącej czerni. Znajdziemy ją na obudowach lusterek, listwach wokół szyb, czy w zintegrowanych relingach dachowych. We wnętrzu wyróżniki wersji to częściowo skórzona tapicerka, inny wzór w ozdobnych panelach, odrobinę inna kierownica, nakładki na pedały, czy czarna podsufitka. Wymiarami XC40 jest tylko minimalnie mniejsze od nowego Audi Q3. Dzięki temu ma całkiem obszerną kabinę z dużą ilością przestrzeni na nogi, ale i wysokim tunelem środkowym, przez który bardziej widzę tu dwójkę niż trójkę podróżujących. W oczy razi też zdecydowanie zbyt krótkie siedzisko kanapy. Nawet przy moim 1,76 m bardzo duża część ud wisiała bez podparcia. Z przodu doceniamy mega wygodne fotele o sporym zakresie regulacji, choć sama pozycja za kółkiem jest tu nieco minivanowa. Nawet w najniższym położeniu nie siedzimy tu nisko, ale co ciekawe, przez wysoko prowadzoną dolną krawędź okien wcale takiego wrażenia nie mamy. Efekt jest zupełnie inny, w tym aucie podświadomie czujemy się bardziej bezpieczni. Fotele są też bardzo szerokie, dla mnie aż nieco za bardzo, ale przez to z powodzeniem odnajdą się w nich nawet rosłe osoby. Docenimy też elegancko wyglądający kokpit, który jest zbudowany z materiałów o naprawdę wysokiej jakości. Nawet jak w dolnej części kokpitu pojawiają się twarde plastiki, to i tak wyglądają bardzo przyzwoicie. Odnoszę wrażenie, że jedyna różnica względem spalinowych XC40 to płytki schowek pod podłokietnikiem, który na przykład w benzynowych odmianach jest głęboki. Pozostałe schowki są identyczne jak w konwencjonalnych odmianach. Mamy więc świetnie wykończone, spore kieszenie w drzwiach, niezbyt imponujący schowek przed pasażerem, a w tunelu środkowym obszerną kieszeń na telefon i dwa cupholdery. Pozytywne wrażenie, zresztą jak w każdym aucie tej marki, robi też ekran multimedialny. Z początku trochę smuci fakt, że z jego poziomu obsługujemy absolutnie wszystko, ale że jest wzorowo responsywny i bardzo przemyślany, to w tym aucie nie przeszkadza mi to nawet w najmniejszym stopniu. Jak przenosić przyciski w multimedia, to tylko w taki sposób. Zachwyca też obłędna jakość obrazu z kamery cofania, która zaskakująco wysoki poziom trzyma nawet po zmroku. Są też czytelne i intuicyjne wirtualne zegary oraz seryjne nagłośnienie, które po prostu jest ok. Jedyne czego brakowało mi przy temacie multimediów to głosowego wprowadzania adresów do nawigacji. Doceniamy za to trójstopniowo regulowane podgrzewanie kierownicy, co znacząco podwyższa komfort używania tego gadżetu. Widoczność zza kierownicy jest całkiem niezła za sprawą kompaktowych rozmiarów auta i dość kanciastej maski. Małe zastrzeżenia mamy tylko do prawego słupka A, który patrząc zza kierownicy prawie łączy się z lusterkiem oraz wymyślnego grubego słupka C. Dopłata do kamery cofania jest w tym przypadku bardzo dobrym pomysłem. W bagażniku docenimy przede wszystkim fakt, że jest to jeden z bardzo niewielu pluginów, w którym pod podłogą możemy mieć koło zapasowe. Z tym rodzajem napędu to się praktycznie nie zdarza.
W naszej wersji co prawda nie mamy przycisków do opuszczania oparć kanapy z poziomu bagażnika, ale docenimy idealnie płaską podłogę po ich opuszczeniu. Są też haczyki, lampki, gumowe taśmy do przymocowania czegoś przy burcie. Krótko mówiąc, jest naprawdę nieźle. Dlaczego jednak unikam słowa idealnie? Ponieważ względem konwencjonalnych odmian, tutaj, mając koło zapasowe, pod podłogą nie zmieścimy już półeczki z nadbagażnika, co jest mega przydatnym drobiazgiem, kiedy chcemy przewieźć coś wysokiego. Jest też druga wpadka, pręty środkowego zagłówka, które nie są ukryte pod żadnym plastikiem, co w marce premium wygląda po prostu słabo. Przy niemałej masie auta silnik elektryczny trudno określić gejzerem wystrzałowych parametrów. Ma 82 konie i 160 Nm momentu, a więc i trochę samozaparcia wymaga tu jazda wyłącznie na prądzie, szczególnie kiedy chcecie to robić w godzinach szczytu. W Peugeotie 3008 było to łatwiejsze i znacznie bardziej przyjemne. Tutaj dać się da, ale mogłoby być lepiej. Za kierownicą XC40 nie znajdziemy łopatek do zmiany biegów czy do zmiany poziomu siły rekuperacji energii i tego drugiego brakuje mi tu szczególnie. Poziom odzyskiwania energii jest po prostu słaby. Bardzo ciężko jeździć tu jednym pedałem, co jednak w wielu konkurentach jest możliwe. Świetnie ocenię za to zestrojenie zawieszenia. W naszej wersji R-Design takowe jest nieco usztywnione, ale i tak zachowuje bardzo duży margines na komfort i nie przeszkadzają mu w tym aż 19-calowe alufelgi. Przy okazji pracuje też w miarę cicho, więc tutaj brak najmniejszych uwag. Uwaga, uwaga, dojeżdżamy do torów kolejowych. Hałas akceptowalny, komfort jak na usportowioną wersję też całkiem niezły. Jak już mamy się czegoś czepiać, to dla mnie lepsze mogłoby być wyciszenie kabiny, co zauważymy stojąc na światłach przy jakiejś ciężarówce albo pędząc po autostradzie. Żeby nie być gołosłownym, jedziemy teraz po autostradzie, 140 na liczniku. No jest głośno. Muszę zgłaśniać radio, muszę podnosić ten głosu. W Volvo oczekiwałbym jednak troszkę wyższego poziomu. Podkreślmy, że to nie jest jakoś wybitnie słaby poziom, ale jednak w autach marek premium mam pod tym względem wygórowane oczekiwania. Przy dźwiękach jest jeszcze jedna rzecz, która średnio mi się podoba i jest to brzmienie jednostki napędowej. Ono jest całkiem niezłe jak na trzycylindrowca, ale no właśnie, jak na trzycylindrowca. Szczególnie gdy wkręcimy silnik na wyższe obroty, to do naszych uszu dociera charakterystyczne powarkiwanie o wysokich częstotliwościach, które jednak średnio mi pasuje do tak szlachetnej marki premium. W Volvo powinny być co najmniej 4 cylindry. Najmniejszych uwag nie można mieć za to do siedmiobiegowej dwusprzęgłówki, która zawsze doskonale wie, czego nam trzeba, błyskawicznie zmienia biegi i nawet w trybie sport nie dopuszcza się szarpnięć. Zachwyca mnie również to, że ona żongluje biegami naprawdę niedostrzegalnie. Momentu zmiany biegów nie odczuwamy nawet w najmniejszym stopniu. Do tego mamy tu bardzo szybką reakcję na kickdown, więc skrzynię w XC40 zaliczamy na gigantyczny plus. 3, 2, 1... Momentalna reakcja na kickdown, naprawdę świetnie. I 3, 2, 1. Bardzo fajnie. I o ile jazdę na samym elektryku trudno określić jako dynamiczną, o tyle gdy silnik elektryczny współpracuje ze spalinowym, robi się już całkiem przyjemnie. Może nie poczujemy tu emocji, które znam z przywoływanego już Peugeota 3008, ale na brak dynamiki nie można tu narzekać. 3, 2, 1. Sprawdzimy sobie 100-140, 3, 2, 1. Zużycie paliwa bardzo mocno zależy od ilości prądu w akumulatorze i od Waszego stylu jazdy. Obiecywanych przez producenta 2,5 litra na setkę mi się uzyskać nie udało, ale sam jeździłem tym raczej dynamicznie. Pierwsze 100 km skończyłem więc z wynikiem 6,2 litra na 100 km. A teraz nagrywając moje spostrzeżenia w zróżnicowanych warunkach w taki dość spokojny sposób, średnie spalanie z 31 km to 7,4 litra na 100 km. Pomiar spalania przy 90 z górki, na początku testu 6,2 litra na 100 km i na koniec testu średnie spalanie to 4,8 litra na 100 km. Teraz pomiar spalania przy 90 pod górkę, na początku testu spalanie to 7,4 litra na 100 km. I na koniec testu średnie spalanie to 5,6 litra na 100 km. Teraz pomiar spalania przy 140 z górki, na początku testu 9,3 litra na 100 km. I na koniec pomiaru średnie spalanie to 8,7 litra na 100 km.
Teraz pomiar spalania przy 140 pod górkę. Na początku testu średnie spalanie to 11,7 litra na 100 km. I na koniec testu średnie spalanie to 9,6 litra na 100 km. Doceniamy, że układ hybrydowy jest tu bardzo dopracowany. Zespół silników współpracuje ze sobą świetnie, a przyłączanie między jednym a drugim motorem następuje płynnie i gładko. Przez wspomniane cechy tym autem szczególnie przyjemnie pomyka się po mieście, gdzie docenimy też dość mocno wspomagany układ kierowniczy. Może nie zachęca do dynamicznej jazdy, ale w ruchu miejskim sprawdza się idealnie. Krótko mówiąc, XC40 nawet w odmianie R-Design okazuje się bardzo komfortowym samochodem. Tutaj praktycznie każdy podzespół jest ukierunkowany na gładkie, a wręcz ośmielę się rzec, aksamitne działanie, które świetnie pasuje do logo na kierownicy. Obecne u nas światła to opcjonalne reflektory skrętne, za które zdecydowanie warto dopłacić. Światła mijania zaskakują przede wszystkim bardzo mocnym odchylaniem się pasma świetlnego, adekwatnym do stopnia skrętu kierownicy. Wiązka jest tu całkiem mocna i świeci wystarczająco wysoko. Na dokładkę mamy również statyczne doświetlanie zakrętów, więc o szerokość oświetlanej przestrzeni nie ma się co martwić. Pozytywnie oceniamy też światła drogowe, które świecą mocno i wysoko. Krótko mówiąc, jak to w markach premium, światła robią bardzo pozytywne wrażenia. Oświetlenie wnętrza natomiast oparte jest na LEDach, które znajdują się w przedniej i tylnej części kabiny. Bardzo ładne jest tu oświetlenie nastrojowe, które w przyjemny dla oka sposób podkreśla dekory na drzwiach i desce rozdzielczej. Krótko mówiąc, brak zastrzeżeń. Ceny XC40 w pluginie zaczynają się od 210 tysięcy za słabszą odmianę 211-konną. Nasza wersja R-Design zaczyna się od 224 tysięcy, a obecny u nas mocniejszy zespół napędowy jest droższy o zaledwie 5 tysięcy. Do naszej demówki domówiono jednak kilka ciekawych opcji i pakietów, więc cennikowo ten samochód wychodziłby na 262 tysiące. XC40 świetnie sprawdzi się jako drugi pojazd w rodzinie. Jest całkiem komfortowy, świetnie wykończony, a niemal każdy podzespół samochodu pracuje bardzo gładko. Na spory plus zaliczymy też obszerny bagażnik, choć niestety wzdychamy przez brak czwartego cylindra, brak napędu na obie osie oraz brak większych emocji podczas jazdy. Domyślam się, że powyższe cechy nie będą przeszkadzać każdemu, a auto jednak ma swoje zalety. I takie jest właśnie Volvo XC40 Recharge.